Briefing jest zorganizowany w biurze poselskim. Nie ma dzisiaj z nami pana posła Tomasza Szymańskiego, ponieważ z inicjatywy pana posła Tomasza Szymańskiego jako wiceprzewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Dzisiaj Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpoczyna wizytację na granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej. W związku z tym pan poseł jest właśnie w trasie i będzie mógł z państwem podzielić się tymi informacjami, co dzieje się tam, jaka jest sytuacja na terenie przygranicznym oraz też jaką pomoc bądź też działania legislacyjne musiałby podjąć Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w celu usprawnienia działań związanych z przemieszczaniem chociażby ludności ukraińskiej, która ucieka przed ogromem zła, które niesie ze sobą wojna w Ukrainie. W związku z tym ja i tutaj pan asystent Jakub Kopkowski reprezentujemy pana posła podczas dzisiejszego briefingu, a pani prezes Joanna Kapusta będzie poinformuje państwa o działaniach i współpracy ze Stowarzyszeniem Otwarte Serca na rzecz właśnie obywateli Ukrainy przebywających, czy tych, którzy będą przebywać w najbliższym czasie na terenie Grudziądza. Szanowni państwo, pan poseł Szymański, jak i my wszyscy tutaj uważamy, że należy podejmować wszelkie możliwe sankcje wobec Federacji Rosyjskiej. W każdy możliwy sposób powinniśmy utrudniać funkcjonowanie Federacji Rosyjskiej. W związku z tym wystąpił do prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, z prośbą o uniemożliwienie startowania, kolokwialnie mówiąc, podmiotom rosyjskim, z kapitałem rosyjskim w przetargach organizowanych przez instytucje, jednostki podległe rządowi i osoby prawne, które działają, podmioty prawne, które działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a gdzie właścicielem bądź udziałowcem jest Skarb Państwa. My tutaj jako radni też sugerujemy panu prezydentowi, aby z możliwości startowania w przetargach ograniczyć stronę rosyjską, czy podmioty z kapitałem rosyjskim, także na szczeblu samorządowym, także tutaj w Grudziądzu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, szanowni państwo, doskonale wiemy, że w naszym mieście wyznaczonych zostało 200 miejsc noclegowych, w którym obywatele Ukrainy, którzy przyjadą tutaj do Grudziądza, będą mogli mieć zapewnione schronienie. Uważamy, że to jest niewystarczająca liczba tych miejsc. Wiemy, że pan prezydent będzie sukcesywnie tą liczbę miejsc zwiększał, jeżeli będzie taka potrzeba zachodziła. Niemniej jednak pan poseł Tomasz Szymański wystąpił jeszcze w piątek do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami, do pana prezesa Czaplewskiego, z prośbą o to, aby miejska spółka wyznaczyła lokale będące w zasobach miejskiej spółki, w których mogą przebywać, mogą mieć schronienie tymczasowe obywatele Ukrainy, którzy przyjadą tutaj do Grudziądza. Dzisiaj rano kontaktowaliśmy się ze spółką. Z informacji, które posiadamy, spółka wyznaczyła wstępnie 11 lokali, które będzie remontować, bo to są pustostany, które będzie pilnie remontować, intensyfikuje działania w tej sprawie i które zostaną udostępnione jako lokale czasowe, w szczególności matkom z dziećmi i osobom starszym, które przybędą do Grudziądza z Ukrainy. Jednocześnie będziemy organizować zbiórkę mebli. Na razie jesteśmy na etapie poszukiwania magazynów, w którym moglibyśmy te meble zgromadzić, aby te lokale mieszkalne, na początku 11, później będzie ich, jeżeli będzie taka potrzeba, więcej, aby można było te lokale wyposażyć w sprzęt pierwszej potrzeby, łóżka, lodówki i inne sprzęty. To jest ta kwestia. Jeżeli znalazłyby się w Grudziądzu firmy, które chciałyby wesprzeć Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami w pracach remontowych i w dostosowaniu kolejnych pustostanów dla osób z Ukrainy, to zachęcamy do tego działania. Jednocześnie chciałbym zapewnić, bo jestem członkiem Komisji Mieszkaniowej przy Radzie Miejskiej Grudziądza, o tym, że te działania, które spółka podejmuje na rzecz obywateli Ukrainy, nie kolidują z działaniami podejmowanymi na rzecz mieszkańców Grudziądza. Mieszkańcy Grudziądza, którzy zostali zakwalifikowani do przydziału lokali mieszkalnych, będą mieli te lokale mieszkalne zapewnione i lista będzie realizowana, przydziału lokali mieszkalnych będzie realizowana zgodnie z ustaleniami, zgodnie z planem, a te mieszkania, które będą tymczasowo zapewnione dla obywateli Ukrainy,
gdy sytuacja na Ukrainie ustabilizuje się, będą nadal zarządzane przez miejską spółkę i będą przeznaczone dla mieszkańców Grudziądza. Także chciałbym tutaj zdementować jakieś pogłoski, które gdzieś tam w przestrzeni mogą za chwilę się pojawiać. Sytuacja jest klarowna. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, do biura poselskiego za pośrednictwem strony internetowej, messengera czy telefonów zgłaszają się mieszkańcy, którzy chcą przekazywać swoje dary. W związku z tym podjęliśmy stosowne działania w tej sprawie i o tym proszę pana Jakuba Kupkowskiego. Grudziądzanie i mieszkańcy okolic Grudziądza bardzo chętnie chcą wyrazić swoją gotowość pomocy narodowi ukraińskiemu. Właśnie do biura pana posła telefonicznie i w inny możliwy sposób kontaktują się ludzie nie tylko z Grudziądza, ale mieliśmy telefony mieszkańców Grudziądza, którzy mieszkają teraz w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. Chcą pomóc w wszelaki sposób. W godzinach tutaj urzędowania biura od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 16 można przynosić wszelkie dary, które zostaną przekazane do centralnego magazynu w Grudziądzu. Można przynosić środki higieny i czystości, żywność typu instant szybkiego przygotowania, konserwy, makarony, płatki zbożowe, narzędzia kuchenne oraz inne potrzebne rzeczy typu zapałki, baterie, powerbanki, zestawy pierwszej pomocy, podstawowe środki medyczne, witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel, przeziębienia, lekarstwa. I my te wszystkie zgromadzone dary od razu niezwłocznie przekazujemy do magazynu centralnego tu w Grudziądzu, a te z kolei dary pojadą już na Ukrainę. Na Facebooku też jest jedna z wielu grup Grudziądz Pomocny Ukrainie. Jak wiem, w czasie COVID-u była Grudziądzka Pomoc Sąsiedzka, teraz mamy inny czas. Ta grupa została zamieniona Grudziądz Pomoc Ukrainie. Tam mieszkańcy Grudziądza wymieniają się wszelką pomocą, którą chcą wyrazić narodowi ukraińskiemu. Jeśli są osoby chętne, zainteresowane, zapraszam do tej grupy na Facebooku, żebyśmy mogli tą pomoc nieść jak najszybciej i w jak największym wymiarze. No, domniemywamy, że nie będą dysponowali środkami finansowymi, a każde środki finansowe są u tej narodowości teraz na wagę złota. W związku z tym Grudziądzanie zgłaszają się do nas z taką inicjatywą, aby przeprowadzić zbiórkę publiczną. My uważamy, że są stosowne stowarzyszenia, które działają na rynku grudziąckim. Między innymi Stowarzyszenie Otwarte Serce, które od wielu lat działa w Grudziądzu. W związku z tym oddaję głos pani prezes i pani prezes informuje, jak można pomóc w sposób materialny, bo na przykład wiemy, że niektórzy chcą udostępnić mieszkania swoje tylko i wyłącznie za opłaty, za tak zwany czynsz, za wodę, za eksploatacyjne materiały. No, na to trzeba też zebrać środki. W związku z tym apelujemy też o wsparcie finansowe i tutaj już oddaję głos pani prezes Janie Kosiśta. Dzień dobry, witam państwa. Kochani, trwa wojna u naszych przyjaciół, dlatego łączymy nasze siły ponad wszelkimi barierami. Dlatego też tutaj jestem. Przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim mieszkańcom Grudziądza, bo są wspaniali. Od 12 lat działam charytatywnie i nigdy nie było żadnego problemu ze zbiórką czegokolwiek, jeśli chodzi o pomoc osobom potrzebującym. I tak jest też teraz. Dostaję mnóstwo telefonów, wiadomości z chęcią niesienia pomocy obywatelom Ukrainy. Są też prywatne mieszkania do udostępnienia. Przede wszystkim, tak jak tutaj powiedział już pan radny, chcemy uruchomić zbiórkę pieniędzy na właśnie cele typowo skierowane do uchodźców na pomoc taką doraźną. Ale też chciałabym zaapelować, bo wiem, że na terenie naszego miasta działa mnóstwo różnych punktów, gdzie trwa ta zbiórka. Kochani, nie róbmy z pomocy humanitarnej śmietnika, bo też mam takie informacje, że trafiają stare rzeczy, które powinny trafić do śmietnika. Pamiętajmy, że ci ludzie przeżywają traumę, ogromną wojenną traumę, a szczególnie dzieci. Na granicy jest dwóch Grudziądzan, Daniel Salczyński i mój mąż Paweł Kapusta. I mówi, że ogromną radość dzieciom sprawia, jak wysiadają z autobusów, przepraszam za mój drżący głos, ale to jest taka chwila, gdzie może niedługo dotknąć też i nas, tak? Bo nie wiemy, jak ta wojna się skończy. Więc dzieci bardzo, bardzo się cieszą, jak wysiadają z tego autobusu, zapłakane, cieszą się z maskotek, z zabawek.
Dlatego proszę, żeby to były nowe rzeczy, nowe zabawki, żeby po prostu obdarowywać tym, co mamy najlepszego. Jest zbiórka, jest specjalne konto utworzone tutaj, gdzie można wpłacać pieniążki na pomoc. Ale kochani, proszę o jedno, żeby to było z dopiskiem pomoc dla Ukrainy. Jeżeli to wpłynie bez tego dopisku, to niestety nie będziemy wiedzieli, jaką kwotą dysponujemy. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy pomagają prywatnie, bo jest tych osób bardzo wiele. Pamiętajmy, żeby też nie powodować niezbędnego chaosu. Tutaj władze nasze, pan prezydent, stają na wysokości zadania. Jest już, tak jak tutaj wspomniał Paweł, stworzony centralny magazyn w Grudziąckim Parku Przemysłowym. Tam i tak te wszystkie rzeczy, które trafią gdzieś do poszczególnych punktów, będą trafiały do tego magazynu. Tam będą segregowane. I pamiętajmy o tym, żebyśmy dzielili się tym, co najlepsze. I żeby ta pomoc, chcemy, żeby ta pomoc trafiła właśnie do tych najbardziej potrzebujących osób.